Siemanko, z tej strony Nexo, witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a moi drodzy, jest to ostatni odcinek z fazy grupowej w Leicester Tour. Mianowicie, moi drodzy, po tym odcinku już awansujemy do fazy pucharowej, to jest już pewne, ale fajnie by było przypieczętować ten awans jakimś konkretniejszym zwycięstwem, tym bardziej, że gramy z Porto, które wydaje mi się, iż będzie się chciało zrewanżować. Okej, jak widzicie, mamy tutaj drobne rotacje w składzie. Oczywiście możemy wpuścić już sobie Wesa Morgana, ale ze względu na kartkę nie może grać Jamie Vardy niestety. Więc trzeba najzwyczajniej w świecie coś tutaj pozmieniać. Wypuszczę w podstawowym składzie, powiedzieliście mi, żebym dał szansę Slimaniemu. No i najzwyczajniej w świecie teraz to zrobię. Tak, damy mu szansę, niech spróbuje zagrać od pierwszych minut, oczywiście zanim będzie grał Musa. I zobaczymy, jak się będzie prezentował. Na ławkę będziemy musieli jeszcze tutaj coś poprzestawiać, no ale na pewno będzie Okazaki. Wydaje mi się chyba, że tyle. Wydaje mi się, że ławka jest ok. Welcome to you all. We will be on the way very shortly once all the pleasantries are complete. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. So the players and officials stand tall for the anthem. Wyjściowy skład gospodarzy Porto: Casillas, Pereira, Marcano, Brahimi, Deporte, później na pomocy Teles, obok niego Herrera, Danilo Pereira, na ataku Deportire i Jesus Corona. Natomiast skład Leicester nieco nietypowy: Schmeichel, Drinkwater, Wes Morgan, Huff, Musa, Kapustka. Patrząc po numeracji, a oczywiście skład prezentuje się następująco, a tak inaczej i środek pomocy, jak widzicie, postawiłem tym razem na Mendiego, a nie na Kinga. Czas rozpocząć to spotkanie i wygrać ostatni mecz. I niebezpiecznie atak ze strony Porto, wybita piłka do Bitka i Schmeichel nas ratuje. Dośrodkowanie Porto do Bitka i po raz kolejny Schmeichel. A jak widzicie, w ogóle naprawiłem już nazwiska, już są elegancko na dole, tak jak powinny być, nie nachodzą na siebie, więc już jest wszystko idealnie. Te stroje już wyglądają jeden do jednego, tak jak w rzeczywistości. Próba wybicia piłki, nieudana, kolejny strzał. I dobitka, i to będzie gol. Nie ma bramki, moi drodzy, ze względu na spalonego. Ależ sporo szczęścia, to był offside, naprawdę sporo szczęścia z naszej strony. Ciągle w natarciu Porto, strzał z rzutu wolnego. Schmeichel. I pierwszy groźny kontratak ze strony Leicester City. Leicester w ataku. Pierwsza szansa na strzał i spóźniona interwencja, to miał być strzał. Nacisnąłem kółko, bo chciałem strzelać, a nie zrobić ślizg. A, idź pan, to jest głupie strasznie. Żółta kartka dla Slimaniego. Zejście do środka, dośrodkowanie, tu jest Kapustka. Bartosz Kapustka poturbowany w polu karnym, ale sędzia uznaje, że nie widzi tam żadnego przewinienia. Dośrodkowanie jeszcze Musa. Dobitka Drinkwatera, ale... A, szkoda gadać. Świetna piłka od Mendiego, strzał Slimaniego, ale spanikowałem, niepotrzebnie strzałem tak szybko i wysoko ponad poprzeczką. Niestety, spójrzmy na tą akcję jeszcze raz na powtórce. Fajne, naprawdę, fajnie się tam odnalazł. Świetne przejęcie, ale strzał, no, wiele do życzenia pozostawił. To strasznie swoją drogą widać, jak ja na początku, te pierwsze trzy odcinki, gdy cisnąłem tego PESa na bieżąco, że tak to określę, często w niego grałem, to było widać kompletnie inny poziom gry z mojej strony niż teraz, jak gram w FIFA, a w PESa tylko raz na jakiś czas, gdy nagrywam właśnie tą serię. Widać zdecydowanie różnicę. Ostatnie sekundy pierwszej połowy tego spotkania i tak jest, koniec.
Koniec, pierwsze 45 minut za nami. Duża, duża walka, naprawdę ogrom walki zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. No i przede wszystkim dużo szans, naprawdę dużo szans po stronie Porto. Kilka szybkich kontrataków po stronie Leicester, ale póki co to Portugalczycy przeważają. Musa, strzał zza pola karnego Musa, ale będzie rzut rożny. Dobra próba napastnika Leicester. I dośrodkowanie, tu jest Mahrez! Strzał z główki, ale obok słupka. Szkoda, bo tutaj mogła być bramka. Naprawdę fantastyczne dośrodkowanie ze strony Fuchsa. No ale nie mniej fantastycznie znalazł się w polu karnym nasz prawy pomocnik. Dałem szansę Slimaniemu, ale on się nie spisał ani trochę, także na atak wchodzi oczywiście Okazaki. I Musa, górna piłka do Slimaniego, świetnie się tam znalazł, strzał! No i to chyba tylko potwierdza, dlaczego tego zawodnika ściągamy. No to była stuprocentowa sytuacja, fantastyczna piłka Musy, przepięknie, no ale wykończenie pozostawiało wiele, wiele do życzenia. Okazaki, oddanie do Musy, nieprzepisowo był powstrzymywany. I pierwszy strzał Okazakiego i już stworzył naprawdę ogromne zagrożenie. Świetnie się dogadał tutaj z Musą, fantastyczne przekazanie sobie piłki. Ale tutaj mam nieodparte wrażenie, iż Musa był nieprzepisowo powstrzymywany. Mimo to pierwsza dobra próba naszego napastnika, który wszedł z ławki. Musa widzi tam pokazującego się Okazakiego. Okazaki! Ależ bramka, no to chyba przy... O mój Boże, to chyba potwierdza wszystko. Okazaki ledwo co się pojawił na boisku, dopiero kilka minut temu już zdobywa bramkę i to jaką. To jest chyba jedna z lepiej rozegranych, jedna z piękniejszych bramek, jaką zdobyłem w tej serii. Naprawdę, moi drodzy, coś nieprawdopodobnego, żeby zdobyć taką bramkę. To było centralnie okienko, ja jeszcze się upewnię. Tak jest, to było centralnie okienko, moi drodzy. No to jest coś pięknego, naprawdę. Niesamowicie jestem zadowolony. 1-0 w 70 minucie, ale ta bramka... niesamowita. Przy piłce kapustka, dośrodkowanie, tam jest Mahrez! Ale nad poprzeczką. I znowu Okazaki, to jest szansa na 2-0, tak jest! 2-0, po raz kolejny przepiękna bramka. Czy coś trzeba więcej mówić? Od momentu wejścia tego zawodnika nasza drużyna całkowicie zmieniła obraz gry. Zagrali agresywnie, ofensywnym pressingiem, formacja zadziała perfekcyjnie. No a strzały Okazakiego, palce lizać, naprawdę. No Casillas tylko mu kręcę podnieść do góry i powiedzieć, wola Boga, no naprawdę. Nie do obrony i to jest super Okazaki. Niesamowity rezerwowy, matko boska. Ale teraz atak Porto, zagranie do tyłu, tu jest André i już Valera w polu karnym. Ależ, Boże, Wes Morgan, ale interwencja w czas. Perfekcyjna, ale teraz perfekcyjna kontra. Tylko Okazaki, opanuj tą piłkę, Okazaki strzał, ale... Odskoczyła mu ta piłka i niestety już go tutaj zdążył dogonić Layun, ale fantastyczny kontratak. To jak Musa się spisuje w roli cofniętego napastnika, a zarazem swego rodzaju rozgrywającego, to jest coś pięknego. Świetnie. I teraz groźna kontra, cała drużyna Leicester City była w ataku i teraz możliwość nadziania się na groźny kontratak. Ale na szczęście Fuchs. I po raz kolejny Porto strzał! Schmeichel jeszcze dobitka, ale niestety umieścili tą piłkę w siatce. W 92 minucie bramka kontaktowa Brahimi. Po sporym zamieszaniu w naszym polu karnym, ale ostatecznie umieścili tą piłkę w siatce. No i trzeba uważać, bo Portugalczycy mogą się odpalić w końcówce. Tutaj Wes Morgan, no fatalnie się zachował Mendy. Postawiłem na niego w tym spotkaniu i nie spisał się dobrze. Ale trzeba pochwalić zdecydowanie Porto, fantastycznie się przebudzili i momentalnie stworzyli naprawdę świetną akcję. 2-1. A raczej 1-2, bo tak powinno być. Dośrodkowanie, Porto strzał, ale obok słupka Schmeichel tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Okazaki i to jest koniec! Koniec ostatniego spotkania.
wygrywamy ten mecz 2-1 po niesamowitym wejściu Smoka. Oczywiście mówię o Okazakim. Później bramka w końcówce autorstwa Brahimiego, ale to my wygrywamy, to my zgarniamy 3 punkty i to my oczywiście jesteśmy na pierwszym miejscu w naszej grupie Ligi Mistrzów. A teraz przyszedł czas sprawdzić, jak się ma najzwyczajniej w świecie, jak się ma losowanie dalszej fazy, fazy pucharowej oczywiście. Ależ ten mecz był energiczny, aż zobaczyć statystyki. Statystyki, jak widzimy, bardzo, bardzo wyrównane i mimo wielkiej przewagi Portu po pierwszej połowie, Leicester City się przebudziło w drugiej, co zresztą widać po wyniku i po ilości strzelonych bramek. No i pozostaje się tylko i wyłącznie cieszyć. Jestem wręcz dumny z naszej drużyny, serio. Okazaki zawodnikiem meczu, no to chyba nikogo nie dziwi. Ostatnia kolejka Ligi Mistrzów, jak widzimy, dosyć elektryzująca. 2-0 PSG z Ludogorecem, później Arsenal 4-0 z FC Basel. I przypominam, że w wielu grupach w tym momencie rozstrzygają się awanse. Kto awansuje, kto przegrywa, kto wyjdzie z Ligi Europy, kto odpadnie z całych rozgrywek. I bardzo, ale to bardzo mnie interesuje sytuacja Legii Warszawa. Benfica 1-0 z Dynamo. Besiktas wygrywa 2-0 z Napoli u siebie. No w sumie nie ma co się dziwić, Turcja to jest bardzo trudny i w sumie dziwny teren do grania. Celtic 2-0 z Borussią Mönchengladbach, City u siebie 0-0 z Barceloną, Rostov 1-1 z PSV, Atletico cenny remis, naprawdę bardzo cenny remis z Bayernem Monachium, tym bardziej, że to jest pierwsze spotkanie, którego Bayern nie wygrał. To jest też naprawdę ważne. Następnie Tottenham 0-1 z CSKA, Bayer Leverkusen 1-0 z AS Monaco, Legia Warszawa przegrywa zaledwie 1-0 z Realem Madryt, Sporting 3-0 wygrywa z Borussią Dortmund i tutaj się chyba rozstrzygnęło, tak wydaje mi się, iż w tym momencie się rozstrzygnęło, że Legia mimo wszystko w tej ostatniej kolejce, w ostatnim dniu meczowym, to oni jednak spadają na czwartą lokatę, zresztą później zobaczymy to oczywiście w grupach. Klub Brugge przegrywa z Kopenhagą 1-0, FC Porto oczywiście uległ Leicester City na swoim terenie 1-2, Dynamo Zagrzeb przegrywa z Sevillą, a Juventus rozgromił 4-1 Olympique Lyon. Sytuacja w grupach prezentuje się następująco. Do dalszej fazy pucharowej awansuje PSG i Arsenal. Liga Europy nie dla Bazy, a dla Ludogorecu Razgrad, czyli zespół z Bułgarii pojawi się w europejskich pucharach, tym bardziej tym razem nie w Lidze Mistrzów, nie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, a w fazie pucharowej Ligi Europejskiej. Grupa B to jest wyjście Benfiki i Napoli. Trzeci Besiktas, który awansuje do Ligi Europejskiej, a niestety z rozgrywkami europejskimi żegna się Dynamo. Grupa C, Manchester City wygrywa tą grupę. Tego powiem szczerze, nie spodziewałem się, ale jako oczywiście fan Ligi Angielskiej bardzo się z tego powodu cieszę. Później oczywiście awansuje Barcelona. Sensacja tej grupy bez wątpienia, Borussia Mönchengladbach, która nie poddała się i walczyła i wywalczyła punkty z Barceloną. 8 punktów, trzecia lokata Liga Europy, Celtic, tacy chłopcy do bicia bardziej, tutaj tylko i wyłącznie jeden remis. Grupa D natomiast to jest pewne zwycięstwo Bayernu Monachium, 16 punktów, 5 wygranych spotkań, 1 remis oczywiście z Atletico. No i niestety Atletico nie podołało, gdyby PSV nie wygrało z Rostov, gdyby tam był remis, to może. Ale tak się potoczyły te rozgrywki, że Atletico ląduje w Lidze Europejskiej, a do dalszej fazy pucharowej awansuje PSV, a Rostov, no podobnie jak wcześniej Celtic, też chłopcy do bicia w tej grupie. Grupa E to jest zwycięstwo Tottenhamu, awansuje on do dalszej fazy razem z Bayerem Leverkusen. Zaledwie 1 punkt mniej AS Monaco, które ląduje w Lidze Europejskiej, a CSKA żegna się z europejskimi pucharami. Grupa F, dominacja Realu Madryt, później Borussia, Sporting i ostatnia Legia, ale ja w tym momencie gromkie brawa dla Legii Warszawa, bo naprawdę zaimponowali mi tym, że wygrali spotkanie, zremisowali. W końcówce się do nich najzwyczajniej w świecie nie uśmiechnęło szczęście, bo gdy grali z Realem Madryt, to Sporting rozgromił u siebie Borussię Dortmund. No i niestety taki jest futbol. Real i Borussia awansują dalej. Sporting, Liga Europy, Legia żegna się z europejskimi pucharami, ale żegna się w wielkim stylu. Grupa G, czyli oczywiście nasza grupa, to jest Leicester City na pierwszym miejscu. 4 wygrane, 2 remisy, później FC Porto, Kopenhaga na trzecim miejscu i Klub Brugge na czwartym. Powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że to Klub z Brugge będzie na trzeciej lokacji, a Kopenhaga będzie czwarta. A tu niespodzianka, Kopenhaga się nie poddała i pokazała klasę. Ostatnia grupa to jest oczywiście Juventus, jako jedyny klub w tej fazie, póki co w Lidze Mistrzów, nie przegrali, nie zremisowali żadnego spotkania, tylko każdy mecz wygrali. 18 punktów, druga Sevilla 9 punktów, Olympique Lyon, Liga Europejska i ostatnie Dynamo Zagrzeb. I moi drodzy, będzie chyba miało miejsce losowanie
I spójrzmy, Arsenal, Real, Napoli, Manchester City, Barcelona, S Benfica. Emocje rosną. Arsenal kontra Real Madrid, bardzo, bardzo dużo emocji. Napoli, klub Milika, oczywiście z Manchesterem City. Milik naprawdę, tak mi szkoda chłopaka w związku z tą kontuzją. Masakra. FC Barcelona z Benfiką, PSV kontra PSG. I teraz przejdźmy dalej. Kogo dostaliśmy my? Juventus. Gramy z Borussią Dortmund, moi drodzy, coś nieprawdopodobnego. Podejmiemy klub Łukasza Piszczka i pojedziemy do Dortmundu. Leicester City będzie grało z Borussią, Bayer Leverkusen z Juventusem, FC Porto z Bayernem Monachium, a Sevilla z Tottenhamem. Naprawdę coś nieprawdopodobnego. Jestem ogromnie podekscytowany i pierwszy mecz, moi drodzy, gramy w Dortmundzie, a rewanż zagramy sobie na King Power Stadium. To lepiej, to zdecydowanie lepiej. Jeszcze oczywiście pokażę wam tabelę strzelców. Na pierwsze miejsce wychylił się tutaj Mario Mandzukic z Juventusu, aż 7 bramek. Drugi Vardy, Cavani, Arkadiusz Milik, Müller, Lewandowski i Cristiano Ronaldo. Gdzieś tutaj się jeszcze pojawia Musa i powinien gdzieś tutaj mieć miejsce jeszcze Okazaki, który oczywiście zdobył 2 brameczki, tak jest. No, ja jestem zadowolony. No, Vardy na zwyczajnym świecie nie mógł sobie powiększyć dorobku bramkowego w tym spotkaniu, ponieważ nie mógł w nim grać. Ale ja tak czy siak jestem zadowolony bardzo z naszej drużyny. I moi drodzy, pod tym odcinkiem ma być 3000 łapek w górę, żebyśmy przeszli jak najdalej, żeby na tym etapie nie skończyła się nasza gra w Lidze Mistrzów. Jeszcze raz wam przybliżę, 1/8 prezentuje się następująco: Arsenal, Real, Napoli, Manchester City, FC Barcelona, Benfica, PSV kontra PSV, przepraszam, kontra PSG, Bayer Leverkusen kontra Juventus, Borussia kontra Leicester City, Porto, Bayern Monachium i Sevilla kontra Tottenham. Póki co to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek z Leicester Tour. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić kciuków w górę. A ja się z wami żegnam, moi drodzy. I na razie. Pa, pa!